tym odcinku zobaczysz, jak przenieść kokosowy smak likieru Malibu do czterech tropikalnych drinków. Wariacje na Cuba Libre, mojito, pina coladzie, a na koniec pyszne, imprezowe szoty. Mam na imię Aleksander, a to jest kolejna odsłona Sztuki Mieszania, kanału, dzięki któremu dowiesz się, jak samodzielnie przyrządzać profesjonalne koktajle. Zaczynajmy! Malibu to aromatyzowany kokosem słodki likier z dodatkiem jasnego rumu z karaibskiej wyspy Barbados. W zależności od regionu moc trunku waha się od 18 do 21%. Oprócz najbardziej popularnej wersji kokosowej, w ofercie producenta znajdziesz Malibu o smaku arbuza, marakui, truskawki i limonki. Cuba Libre to połączenie kubańskiego rumu, coli i limonki. Link do odcinka o tym klasyku znajdziesz w opisie filmu i w prawym górnym rogu ekranu. Zastępując rum likierem Malibu, otrzymasz drinka o egzotycznym smaku kokosowej coli. Rozpocznij od nalania jednego kieliszka, czyli 40 ml Malibu do schłodzonej lodem wysokiej szklanki. Następnie podziel limonkę na 8 części tzw. wedży. Wciśnij 2 lub 3 takie części po ostrzu noża. Dzięki tej sztuczce sok trafi prosto do szklanki, nie rozpryskując się na boki. Zadaniem limonki jest zbalansowanie słodyczy likieru i coli. Teraz uzupełnij szklankę do pełna lodem i ostrożnie nalej 3 kieliszki schłodzonej coli. Żeby zachować możliwie największe nagazowanie, małą butelkę lub puszkę umieść w najchłodniejszym miejscu w lodówce. Używając litrowej butelki, staraj się rozlać ją w ciągu jednej, dwóch kolejek. Z każdym otwarciem gazu jest coraz mniej. Na koniec możesz delikatnie zamieszać całość łyżką. Zwieńczeniem drinka jest cząstka limonki. Położony na lodzie cytrus otoczy wierzch szklanki limonkowym aromatem. Kubańskie mojito przygotowuje się na kościach, a nie na kruszonym lodzie. Zamiast ugniatania całej limonki ze skórką, dodaje się tylko świeżo wyciśnięty sok. Polecam Ci tę wersję odmienną od tej spotykanej zazwyczaj w barach i zachęcam do obejrzenia odcinka poświęconego temu koktajlowi. Mojito z Malibu zrobisz w ten sam sposób, jedynie obniżając ilość cukru. Do schłodzonej lodem wysokiej szklanki o pojemności około 350 ml nalej 3/4 kieliszka świeżo wyciśniętego soku z limonki. Kwasowość cytrusa musisz zrównoważyć dodatkiem syropu cukrowego. Samo Malibu wnosi sporo słodyczy, dlatego wystarczy połowa ilości cukru z klasycznego mojito. Nalej 1/4 kieliszka, czyli 10 ml. Przepis na syrop znajdziesz w opisie filmu. Składnikiem wznoszącym koktajl na szczyt orzeźwienia jest mięta. Włóż do szklanki przynajmniej 6-8 dużych listków lub 10-15 mniejszych. Następnie delikatnie je przyciśnij tak, aby wydobyć olejki eteryczne, a nie goryczkę. Jeśli nie masz łyżki barmańskiej czy madlera, możesz zrobić to końcówką noża lub tłuczka do mięsa. Innym sposobem jest umieszczenie liści mięty na dłoni i klaśnięcie. Pora na alkoholowe serce koktajlu. Jasny rum zastąpisz Malibu. Nalej 1,5 kieliszka, czyli 60 ml. Uzupełnij szklankę kośćmi lodu i całość mieszaj kilka sekund. Dolej od 60 do maksymalnie 100 ml zimnej wody gazowanej. Nie przesadź z jej ilością, bardzo łatwo zmienić zbalansowany koktajl w wodnistą lemoniadę. Kilka delikatnych ruchów łyżką z dołu do góry połączy wszystkie składniki. Dorzuć jeszcze kilka kostek lodu, tak żeby wypełniały szklankę po same brzegi. Ostatnim elementem będzie garnisz w postaci kilku szczytów mięty i kawałka limonki. Obudź miętę do życia klaśnięciem, następnie umieść na wierzchu drinka. Jeśli chcesz użyć słomki, skróć ją odpowiednio tak, by Twój nos przy każdym łyku muskał listki mięty. Mojito bazujące na Malibu niesie ten sam orzeźwiający miętowo-limonkowy duet znany z klasycznej wersji. Dodatkowo w tle pojawia się zaskakująco łagodna kokosowa nuta. Spróbuj i daj znać w komentarzu, czy Tobie również takie połączenie przypadło do gustu. Piña colada w dosłownym tłumaczeniu z języka hiszpańskiego oznacza przecedzonego ananasa i odnosi się do świeżo wyciskanego soku użytego w drinku. Pozostałe składniki to krem kokosowy i rum, który w tym drinku zastąpi Malibu. Dodatek soku z limonki zrównoważy słodycz likieru i gęstego kremu.
Koktajl wstrząśniesz w metalowym shakerze lub większym słoiku. Jeśli masz pod dostatkiem lodu, możesz go wcześniej schłodzić. Gotowego drinka przelejesz bezpośrednio do wysokiej szklanki o pojemności około 450-500 ml. Rozpocznij od nalania 1,5 kieliszka, czyli 60 ml likieru Malibu. Składnikiem nadającym drinkowi gładką, wręcz jedwabistą konsystencję jest krem kokosowy. Krem z czasem się rozwarstwia, dlatego zawsze przed nalaniem wstrząśnij pojemnikiem. Na jeden koktajl wystarczy 60 ml, czyli 1,5 kieliszka. W prosty sposób zrobisz własną, domową wersję kremu, łącząc mleczko kokosowe z cukrem i odrobiną soli. Odcinek z przepisem znajdziesz w opisie pod filmem oraz w prawym górnym rogu ekranu. Jak podpowiada nam nazwa, drink powinien zawierać świeżo wyciśnięty sok ananasowy. Nalej jeden kieliszek około 40 ml. Sok znajdziesz w lodówce w popularnych supermarketach. Słodkie składniki zrównoważysz odrobiną soku z limonki. 1/4 kieliszka, czyli 10 ml, powinno wystarczyć. Masz już w słoiku Malibu krem kokosowy, sok ananasowy i limonkowy. Dodając szczyptę niejodowanej soli, wydobędziesz pełniejszy smak tych składników. Teraz pokrusz kości lodu. Nie potrzebujesz mechanicznej kruszarki. Wystarczy kuchenna ściereczka i tłuczek do mięsa, czy dno solidnej szklanej butelki. Jeśli kupisz lód w kostkach w worku, nie wyjmuj go. Zawiń całość w bawełnianą serwetkę, połóż na desce i uderzając tłuczkiem, pokrusz go równomiernie. Po każdym uderzeniu sprawdzaj grubość lodu. Nie chcesz uzyskać drobnego śniegu, lecz w miarę regularne, mniejsze kawałki lodu. Jako miarki użyj szklanki, w której będziesz serwować piña coladę. Wypełnij 4/5 jej objętości kruszonym lodem. W ten sposób, przelewając już wyszejkowanego drinka, masz pewność, że zmieści się do szklanki. Całość krótko, ale energicznie wstrząsaj około 4-5 sekund. Jeśli będziesz szejkować zbyt długo, składniki za bardzo się rozwodnią, tracąc smak. Jeśli Twój kruszony lód jest bardzo drobny, ogranicz wstrząsanie do kilku szybkich ruchów. Taki lód bardzo szybko się rozpuszcza. Przelej zawartość słoika bezpośrednio do szklanki. Włóż słomkę i dosyp na wierzch do pełna kruszonego lodu. Dzięki temu lód nie będzie swobodnie pływał w drinku, szybciej się rozpuszczająca piña colada dłużej zachowa pełnię smaku. Ostatnim krokiem jest udekorowanie koktajlu plastrem świeżego ananasa. Spróbuj piña colady z Malibu i przekonaj się, że to przyjemnie zrównoważona mieszanka. Jeden łyk przeniesie Cię wprost na tropikalną plażę. Skoro masz już przygotowany krem kokosowy i wyciśnięty sok z limonki, szybko przygotujesz te pyszne, imprezowe szoty. Propozycja idealna na powitalnego drinka dla Twoich gości czy urodzinowy toast. Rozpocznij od nalania 2 kieliszków Malibu do słoika lub shakera. Możesz podnieść moc mieszanki, zastępując połowę kieliszka Malibu jasnym rumem. Następnie dolej 0,5 kieliszka soku z limonki i cały kieliszek kremu kokosowego. Wypełnij 3/4 słoika kośćmi lodu i energicznie wstrząsaj około 8 sekund. Składniki schłodzą się, rozwodnią i napowietrzą. Przytrzymując zawartość słoika wieczkiem, przeceć drinka przez drobne sitko do 4 zmrożonych szotów. Wymaga to nieco wprawy, jeśli nie chcesz ryzykować rozlania, przelej zawartość do dzbanka i dopiero z niego nalej drinka do kieliszków. Sam koktajl jest słodko-kwaśny w smaku. Plaster ananasa będzie doskonałą przykąską po wypiciu szota. Jeśli rozsypiesz na nim brązowy cukier i skarmelizujesz go palnikiem, dodasz do całego doświadczenia przyjemne, słodkie zakończenie. Daj znać w komentarzu, który drink najbardziej przypadł Ci do gustu. Nie zapomnij też o subskrypcji i zostawieniu łapki w górę. Odwiedź też mojego Facebooka, gdzie znajdziesz więcej przepisów na proste, domowe drinki. Link umieściłem w opisie pod filmem. Na koniec pamiętaj, że alkohol to nie przelewki, więc dozuj go rozważnie i szanuj swój organizm. Dziękuję Ci za dziś. Do zobaczenia przy kolejnym drinku. Cześć!